Michalina drzymała w dużym pokoju wtulona w poduszkę i okutana szlafrokiem Sylwii. Przeboływała w pamięci słowa czułe spojrzenia i muśnięcia, których doświadczyła na nocnej randce. Dokładała do nich własne projekcje, upiększając kadry i tworząc z nich czysto hollywoodzką produkcję. Nie życzyła sobie, by cokolwiek zakłócało ten błogostan. W jej świeżo skonfigurowanym, miłosnym koncepcie wszystko było idealne. Dlatego na dźwięk otwieranego zamka w drzwiach z niechęcią wypnęła okiem w stronę przedpokoju. – To ty? – spytała ledwie rozbierając usta Julia rzuciła na kuchenny stół kluczyki od Skody przykleiły się do nich sztuczne rzęsy tuż obok leżała kępka blond doczep widzę, że dokonałaś wizerunkowego striptizu, mów jak było odpowiedziało jej z nad poduszki ciche mruknięcie. o nic nie pytaj, ledwo żyje. sponiewierałaś się jak należy? daj żyć kobieto i daj śnić wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? wątpię, odpowiedziała sama sobie ty wierzysz tylko w pracę ona jedna cię kocha wysunęła nogę spod szlafroka i poruszyła palcami stóp nic nie rozumiesz z życia krawiec nic a nic Julia zebrała z podłogi rozrzucone buty na koturnach i odniosła je do przedpokoju wstawiła wodę na kawę i wyjęła z lodówki żółty ser na kanapki mnie też zrób odezwała się z łóżka Michalina teraz dopiero czuję jak mnie zsie panna cię nie nakarmiła? nakarmiła ale marzeniami no ja myślę a ty o ile cię znam łykałaś wszystko jak głodny pelikan Drwine, drwiny, drwiny. drwiny. Zgorzkniałaś, Julia? Pociągnęła się na ramieniu. Może chociaż ucieszy cię wiadomość, że postanowiłam przenieść się do Warszawy. Długo się nad tym zastanawiałam. Długo czyli od wczoraj? Czas jest w tym przypadku czynnikiem zupełnie nieistotnym. Mirela mnie przekonała. Żebyś rzuciła pracę i przewiozła swoje walizki do niej? Michalina usiadła w kółki. Wszystko sobie przemyślałam. Będziemy razem prowadzić biznes. Ty, twoja dziewczyna, tatuaż? Co to ma być? Studio piercingu czy rozszczepienia języków? Bodnar przewróciła oczami. Mam na myśli ciebie. Mnie? Julia przerwała krojenie wczorajszej bagietki. Chyba nie do końca rozumiem. Przecież jesteśmy w tym dobre. Mówię o wyłapywaniu niegrzecznych chłopców. Wciąż nie chwytam. Tylko pomyśl, po ulicach tego miasta chodzą setki zdradzanych żon. Czujesz klimat? Każda z nich chce sprawdzić, czy szanowny małżonek nie robi jej koło pióra. To dla nas kopalnia złota. Podzielimy się robotą. Na początek mogę robić za twoją asystentkę. Przydam ci się do przyjmowania zleceń. Z czasem zostanę partnerem biznesowym. Za jakiś rok, powiedzmy. Ach, za rok. Julia pokiwała z powagą głową. Piękny biznesplan. Wręcz idealny. Zanim na dobre ruszymy ze zleceniami, mogę nawet od czasu do czasu posiedzieć z twoją córką w ramach opieki. Poczytam jej książki, porysujemy. Wizja, jak Bodnar siedzi z Sylwią i rysuje lalki w zeszycie była kusząca. Najwyraźniej jednak umknęło jej, że córka Julii dawno temu porzuciła zabawki i kredki na rzecz smartfona i stylówki na czarną Madonnę. — Obiecaj, że się nad tym zastanowisz. Michalina powiodła oczami zakrzątającą się po kuchni koleżanką. — Już to zrobiła nie mamowy. mowy. Szpiegowanie czyjś mężów to dla ciebie za niskie progi? — Nie rozumiesz mnie, Bodnar. Nie stać mnie na pracownika. Jestem jednoosobową załogą, bez szyldu na drzwiach i bez profesjonalnego biura. To jest moje biuro. Tapczan, bujany fotel, laptop i czarna ściana. — Ze ścianą to popłynęłaś. Na razie na niej pusto. Ale z czasem wracaj do swoich. Tam się bardziej przydasz. Michalina otwierała już usta do riposty ale Julia ją ubiegła policz ile lat czekałaś na awans i ile cię to kosztowało teraz chcesz to wszystko przegwizdać bo ktoś kogo znasz jeden dzień namącił ci w głowie Mirela jest tego warta Julia niemal polała się wrzątkiem z być może odparła starając się uspokoić ale ty jesteś warta o wiele więcej pamiętasz co ci mówiłam że to ja jestem nagrodą właśnie o to chodzi Julia że jest zupełnie na odwrót Michalina ściągnęła z pleców szlafrok i rzuciła go w konduszka Julia usiadła obok niej Rozumiała, co czuje te wieczne, poszukująca miłość wariatka Przyciągnęła ją ramieniem i pogładziła po włosach Tylko samobójca skacze na główkę do wody Nie sprawdzając, gdzie jest dno Nie rób czegoś, co może wyrządzić ci krzywdę po prostu Jeśli z kolei nic nie zrobię, Mirela zniknie Mąknęła Bodnar Jeżeli to, co was łączy, jest prawdziwe Nic takiego się nie stanie Czytałaś Stachurę? Bodnar podniosła oczy Z jej spojrzenia jasno wynikało, że nie nadąża Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się, znaczy, że nigdy się nie zaczęło. Gdyby prawdziwie się zaczęło, nie skończyłoby się. Cokolwiek prawdziwie się zaczyna, nigdy się nie kończy. To tak w skrócie. Ładne i całkiem mądre. Tylko co, jeśli nie jest prawdziwe? Powiesz następna, proszę. W końcu to prawdziwe przyjdzie. A strach jest złym doradcą, zapamiętaj to sobie, nie pozwól, by tobą rządził. Wiesz, ile razy mi to mówiłaś? Co najmniej tysiąc. Ważne, żebyś w to wreszcie uwierzyła. No a ty? Ty w to wierzysz po tym, co przeszłaś? U ciebie też miało się nie skończyć. Powiedziałaś sobie wtedy następne proszę? Nie patrzyły sobie w oczy. Dużo wygodniej było Julii wbić wzrok w czarną ścianę. Michalina też nie spuszczała z niej wzroku. Cały czas to sobie powtarzam. Odpowiedziała. Nie dodała jednak, że wychodzi jej to z marnym skutkiem. Powiedz lepiej, o której masz powrotny pociąg. Zmieniła szybko temat. Michalina wyprostowała plecy i zerknęła na zegarek. Na najbliższej już nie zdążę. Przechowasz mnie do szóstej? I daj wreszcie coś na ząb, bo mi dlaje z głodu. Te mikroskopijne kanapki to niby dla kogo? Julia się uśmiechnęła. Skoro Bodnar zaczynała mówić o jedzeniu, wszystko wracało u niej do normy. Wyjęła z zamrażalnika paluszki rybne i wrzuciła na patelnię trzy garści mrożonych frytek, które zaskwierczały na rozgrzanym oleju. Gdy wszystko było już na talerzach, rozdzwonił się jej telefon. Lekarz ze szpitala poinformował, że serce chłopaka z placu Szembeka nie wytrzymało. Zmarł po niecałej dobie, nie odzyskawszy przytomności. Odsunęła od siebie talerz. Żołądek miała ściśnięty aż do bólu. – Nie jesz? – Michalina wbiła widelec w rybę. – Gwiazdki Michelin bym za to nie dała, ale biedny nie ma. – Mogę twoje? Bo wystygnie. Frytki wraz z paluszkami spłynęły na jej talerz. Julia wyjęła z paczki ostatniego papierosa i wyszła na balkon. Usiadła na progu i zapatrzyła się na stojących dziewięć pięter niżej młodych ludzi. Podpierali przystanek autobusowy, zaśmiewając się z jakiegoś żartu. Mieli przed sobą całe życie. Kujonowi natomiast czas się dziś skończy. Może miałby go więcej, gdyby nie pojawiła się przy nim wczorajszego ranka. Taksówka, która miała zabrać Michalinę, na dworze podjechała przed blok dwie godziny później. — Dbaj o siebie, potnar, powiedziała Julia, przyciskając się w wąskim przedpokoju obok różowej walizki. I nie obiecuj niczego Mireli. Żadnych nieprzemyślanych ruchów. Szalona dziewczyna. Się zobaczy, jakby co mam u ciebie metę. Spytała, łapiąc w stronę pokoju Sylwii, który stał się przystankiem w jej miłosnej podróży. Bez obawy, następnym razem dokonam rezerwacji z wyprzedzeniem. Zapewniła. Stówa za noc rozwiąże sprawę. Julia przytuliła ją na pożegnanie. Bodnar wsunęła na stopy swoje koturny i chwyciła za klamkę. Mam przekazać doktorowi pozdrowienia od ciebie, kiedy znów go spotkam? Pewnie by się ucieszył. Jak leciało to, co mówiłaś Cokolwiek prawdziwie się zaczyna, nie trzeba przerwała jej Julia. Obejdzie się bez pozdrowień. Idź już, bo ucieknie ci kolejny pociąg. Odjechała, zabierając za sobą niemal wszystkie modowe i makijażowe akcesoria. Jedynie teatralnie długie rzęsy pozostały zapomniane na kuchennym stole. Wrocław przywitał łukasza Lewickiego ulewą. Mężczyzna wyszedł z dworca PKP i skierował się na postój taksówek, gdzie miał czekać na niego zamówiony wcześniej biały citroen. Taryfiarz był o czasie i stał na włączonym silniku. – Dokąd? – zapytał, kiedy Lewicki umościł się na tylnej kanapie. Podał mu adres i nie chcąc się wdawać w rozmowę o pogodzie, ani tym bardziej w kłopotliwą dyskusję o poczynaniach rządu, ukrył twarz za wyjętą z neseseru gazetą. Oderwał się od artykułu dopiero, gdy taksówka dotarła do celu. Zapłacił gotówką, a następnie osłaniając się Nesesserem przed ulewą, pobiegł prosto ku żelaznej bramie z kolistą kołatką. Załamotał nią kilka razy i dodatkowo wcisnął dzwonek przy furcie. Stukot deszczu wszystko zagłuszał. Cofnął się dwa kroki, by widzieć okna ukryte za bramą klasztoru. Z tej perspektywy miał je jak na dłoni. – Jest tam kto? – krzyknął w stronę pozamykanych szyb. Firanka poruszyła się w części przeznaczonej dla emerytowanych księży. Postać w ciemnym habicie podniosła rękę, dając znać, że już schodzi. Po dwóch minutach żelazna brama zazgrzytała. – Pan Lewicki? – Za furty wychyliła się siwa głowa skryta pod czarnym parasolem. – Zgadza się. – jednak opatrzność Boże przywiodła Pana w nasze progi. To dobrze, bardzo dobrze. Proszę to dla Pana. Ksiądz wyciągnął rękę z drugim parasolem i od razu zapraszam do środka. Czekamy na pana od godziny. Pociągi dziś walnie jeżdżą przez tę ulewę, wytłumaczył się gładko. Pociągi jeździły zgodnie z rozkładem, jednak gdy tylko postawił nogi na peronie naszego wątpliwości, czy dobrze robi, nawiązując kontakt z tymi ludźmi. Wiedział o nich tyle co nic, a rozum wciąż mu podpowiadał, że pomysł z przyjazdem tutaj był absurdalny. Mógł się jeszcze wycofać i wrócić do Warszawy. Najbliższy pociąg odjeżdżał za półtorej godziny. Zaszył się w dworcowym McDonaldzie z kubkiem kawy, i wyjął steczki telefon. Ostatnio oglądana strona w internecie wyskoczyła automatycznie. Po raz enty wszedł w zakładkę listy odwiernych. Podziękowania za odmianę życia i ratunek, który przyszedł w ostatniej chwili, znał już niemal na pamięć, ale zaczął je czytać od nowa. Nie dlatego, że były dziełami sztuki epistolarnej. Patrzył na dołączenie do korespondencji zdjęcia uśmiechniętych twarzy wyrażających wdzięczność. Pragnął znaleźć w tej egzaltacji usprawiedliwienie dla czynu, który zamierzał popełnić. Utwierdzić się, że cel bezspornie uświęca środki. Gdy skończył, pewność wróciła. Sam się rozgrzeszył i poczuł ulgę. Wiele pisemnych podziękowań. To chyba coś znaczy. Dokończył kawę i wyszedł z dworca kierując się na plac z taksówkami furta się zatrzasnęła lewicki ruszył za leciwym księdzem uważając przy tym by nie poślizgnąć się na wąskim chodniku ociekające deszczem cyklamenowe hortensje niemal rozpłaszczyły się pod ciężarem wody tworząc ze swych łodyg ruchome podłoże dla nóg Skręcili za rogiem budynku i dotarli do drewnianych drzwi z łukowatym sklepieniem. Ksiądz pchnął skrzydło i wszedł do środka pierwszy. Pomieszczenie było przechodnie, dlatego niewielkie, miało nie więcej niż piętnaście metrów kwadratowych powierzchni. Przez pojedyncze okno o szerokości stopy wpadała skąpa ilość światła, wskutek czego nawet w środku dnia paliła się tu stropowa lampa. Ściany były otynkowane na beżowo, jednak gdzie gdzieniegdzie gładź odpadła, ukazując kruszające stare cegły. W jednej ze ścian znajdowała się niższa z kolejnymi drzwiami. Tu zostawimy parasole. Ksiądz wskazał na wiadro stojące przy ciężkiej drewnianej szafie. Zimno, co? Spytał pocierając dłonie. Stare mury nie trzymają ciepła, choćby na zewnątrz panował upał. Ale czego tu wymagać, to czternastowieczny zabytek ciągnie z każdej szczeliny. Wie pan, że w średniowieczu może innym razem nie przyjechałem tu po lekcji historii? Przerwał mu Lewicki. Ksiądz senior pokiwał głową. A tak, oczywiście pan wybaczy. Rozłożył ręce. Chodzi o pańską córkę. Dużo dziewcząt tu przyjmujemy. Bardzo dużo. Takie czasy, że młodzi potrzebują pomocy. Powiem panu, że coraz młodsi. Ile lat ma pańska latorość? Spytał, przekrzywiając z zaciekawieniem szyję. Osiemnaście. Osiemnaście. Powtórzył z zalewickim. W sam raz. Najmłodsza miała niechno się zastanawia czternaście. Z Lublina była. Widząc konsternację na twarzy swojego gościa szybko dodał. Dziwi się pan, bo myśli, że czternaście lat to jeszcze dziecko? Mało kto wie, że Maryja powiła syna mając właśnie tyle lat. Nie widzę związku. To wiek, w którym dziewczynki stają się kobietami. Świat nie widzi w nich już dzieci. Tamta czternastolatka też była już nad to gotowa. Teraz pan rozumie? Powiedzmy, wolałbym jednak, abyśmy skupili się na mojej córce. Tak, tak, na córce. Pewnie zastanawia się pan, czy aby nie stanie się jej tu jaka krzywda, dlatego najpierw wolał pan przyjechać bez niej. Każdy, kto przekracza te mury, chce tego samego. W pewności, że to wszystko ma sens. Pan też jej potrzebuje. W końcu chodzi o pana dziecko. Za kilka minut pańskie wątpliwości rozwijają się jak dym z dzidła, jeszcze tylko odrobinę cierpliwości. Lewiski przystąpił z nogi na nogę. To tamto wejście wskazał na niszę z drzwiami. Ksiądz podszedł do nich i położył dłoń na klamce. Najpierw muszę wspomnieć o jednej zasadzie. Pan zaś musi się zobowiązać do jej bezwzględnego przestrzegania. Lewiski kiwnął głową. Ma ksiądz moje słowo. Zasada jest prosta, ale nieubłagana. Od chwili, kiedy przekroczy pan ten próg, obowiązuje pana całkowite milczenie. Żadnych rozmów telefonicznych i żadnych komentarzy. Absolutna cisza. Można tylko obserwować. Rozumie pan? Rozumiem, zaczynajmy. Ksiądz nacisnął klamkę, pozwalając lewickiemu przejść do drugiego pomieszczenia, po czym domknął za nimi cicho drzwi. Zszedł po kilku kamiennych schodach, niemal ocierając się ramionami o mur. Gdyby nie zamontowane przy podłodze światło wielkości kciuka, nie zaważyłby niskiego pułapu, który wymuszał solidne zgięcie karku. Długi na kilkanaście kroków korytarz kończył się grubą czarną zasłoną. Śliznął się za nią i znalazł w kolejnym pomieszczeniu. Było uniesione nad podłogą, niczym widownia w teatrze i oddzielone od większej części sali ażurowym przepierzeniem z drewna. Przysunął do niego oczy, ale nie widział detali poniżej widowni. Piwnica była niemal całkowicie zalana ciemnością. Do jej zakamarków docierała jedynie blada poświata rzucana przez płomień paschalnej świecy, która stała kilkanaście metrów dalej, na stole nakrytym białym obrusem. Postawił swoją teczkę na podłodze i przysiadł na krótkiej ławce za przepierzeniem. Czekał. Zgrzytnie na oliwionych drzwi znajdujących się gdzieś w głębi rozszedł się echem po piwnicy. W tej samej chwili zapaliły się górne światła. Teraz lewiski widział już wszystko dokładnie. Do sali w całkowitej ciszy weszło czterech mężczyzn w ciemnych garniturach. Nieśli ze sobą dodatkowe świece zetknięte w wielkich świecznikach obraz Matki Boskiej oraz półmetrowy srebrny krzyż. Jako ostatni wkroczył kapłan w czarnej szacie. Z jego szyi zwisała fioletowa stuła, ręce miał zajęte złotą kustodią z hostią oraz relikwiarzem. Ustawienie przedmiotów na stole zajęło mężczyznom w garniturach tylko krótką chwilę mieli wprawę, ich ruchy były szybkie i pewne. Zaraz potem stanęli pod ścianą i skierowali wzrok na kapłana. Ten wyjął spod swej liturgicznej szaty modlitewnik i różaniec, wiążąc go od razu wokół nadgarstka, po czym obrócił się w stronę drzwi i wyczekiwał. Upłynęło kilka minut, nim otworzyły się ponownie. Stanęła w nich nastoletnia dziewczyna, drobna brunetka, z krótkimi włosami. Ubrana była w białe, sięgające podłogi gęzło z długimi rękawami, szła w ich stronę boso, uważnie stawiając stopy na zimnej posadce. Podejdź, dziecko. Odezwał się kapłan. Bliżej nie bój się. Dobrze, tak wystarczy. Sięgnął po coś, co leżało na stole. Kropidło. Zanurzył je w płaskiej misie ze święconą wodą i uniósł nad głowami najpierw mężczyzn, potem dziewczyny. Niech Bóg Wszechmogący uwolni od wszelkich pokus i odpędzi demony od tych, którzy zebrali się tu w jego imię oraz nawróci tę otun niewiastę na drogę żywej wiary. Uklęknij, Zosiu. Dziewczyna ugięła kolana. Widać było, że robi to niechętnie i wbrew sobie. Pochyliła jednak głowę i ledwo dostrzegalnie łypnęła jasnymi oczami w stronę ażurowego przepajerzenia. Ten łamek sekundy wystarczył, by Lewicki dostrzegł w jej twarzy jakiś niepokój. Poruszył się nieswojo i znów zastygnął ławce. Teraz mówimy modlitwę. Usłyszał. Ręce kapłana zawisły nad głową dziewczyny. Modlitwa była cicha, lecz Lewicki wyraźnie słyszał pod twoją obronę, a zarazem potem prośby skierowane do królowej aniołów i ojca Pio. Gdy wybrzmiało Amen, pozwolono dziewczynie wstać. Kapłan podprowadził ją do krzesła przy stole z dewocjonaliami i nakazał usiąść. Sam stanął na wprost niej, położył dłonie na jej ramionach i przez chwilę szeptał coś po łacinie. Kiedy jego szept ustał, kapłan rozłożył ręce i uniósł wysoko głowę, kierując wzrok ku sklepieniu piwnicy. – Uzdrów, panie, myśli Zofii, by zawsze były pełne twojej prawdy, dobre i spokojne. Uzdrów pamięć i wyobraźnię, by wspomnienia i wyobrażenia nie wprowadzały zamęt w jej życiu. Uzdrów ją emocjonalnie, wszystkie zranione uczucia. Obdarz swoim głębokim pokojem, jakiego świat dać nie potrafi. Niech nic odtąd nie szkodzi temu Bożemu dziecku. W imię Jezusa Chrystusa. Cała szóstka zrobiła znak krzyża na piersiach. Lewicki obrócił się, słysząc szmer za plecami. Stary ksiądz, który wpuścił go za bramę, pojawił się nie wiadomo kiedy. Teraz musi pan już wyjść. Powiedział, chwytając go pod ramię. To koniec? A czego się pan spodziewał? Te modlitwy będą jeszcze trwały, ale to tylko modlitwy. Zobaczył pan już wszystko. Wyprowadził go przez czarną kotarę i potem ciasnym korytarzem prosto do wyjścia. Mówiłem, że tu nikomu nie dzieje się krzywda. Może pan z czystym sumieniem przywieźć córkę, a my się nią zajmiemy. Ta, co ją pan widział na dole. Zosia, tak, tak. Jest tu kolejny raz, chyba szósty. To proces, trzeba czekać i modlić się, modlić, modlić. Co zrobiła? Stary ksiądz sprawdził, czy drzwi do przejścia są szczelnie zamknięte, po czym sięgnął po parasole. To, za wszystkie, które tu trafiają, Pozwoliłaby aby zawładnęły nią nieczyste myśli i czyny. kapłan posługujący ją zła, pana córkę również. Niech się Pan zastanowi nad terminem. Rytuały odprawiamy w każdą niedzielę. To dzień zmartwychwstania, nasz pan wtedy łaskawszy. Odpuszcza winy i pomaga się podnieść z grzechu. A teraz proszę już iść. Trafi pan sam do furty? Doskonale. Parasol można zostawić przy drzewie. Lewiski kipnął głową, rozstali się na wąskim przejściu prowadzącym przez zlany deszczem zarośla. Ksiądz, chowając szyję w habicie, zniknął na ścieżce biegnącej ku głównej części kościoła. Dopiero wtedy lewiski zauważył, że zostawił w podziemiach neseser. Chciał krzyknąć za księdzem, ale w ostatniej chwili zrezygnował, zabrócił w kierunku bocznych drzwi klasztoru. Odstawił parasol na podłogę i przeszedł przez przedsionek z cegły, tak jak kilkanaście minut temu. Zbiegł po schodach z ciasnym korytarzem, starając się nie robić hałasu. Pamiętał słowa księdza. Modły, wciąż trwały. Odsunął zasłony i poszukał wzrokiem swojej teczki. Nie zdążył jej chwycić, gdy usłyszał krzyk i szamotaninę. Przysunął twarz do przepierzenia. Dziewczyna w białej koszuli leżała na wznak na czymś, co przypominało lekarskie nosze. Rozciągnięta niczym rzeźne zwierzę z nogami i rękami, przypiętymi pasami do bocznych uchwytów. Nie szarp się ty pieprzona lesbo. Jeden z mężczyzn uderzył ją w twarz, potem zablokował kółka noszy, by nie przesuwały się po posadce i dał znak panowi. Już można, powiedział. Niech ksiądz zrobi co trzeba, takie zboczone kurwy trzeba tępić. Otoczyli ją z obu stron, stanęli blisko przesuwając swoje lędźwie do ciała dziewczyny. Uderzali nimi o jej uda, pocierali o jej ręce. Twoja chuć do kobiet wreszcie się skończy, znikną plugawe myśli i czyny. Zagrzmiał kapłan. Szatan cię opętał, ale to Chrystus jest twoim panem. Na mój rozkaz wyjdziesz z niej, demonie, w imię Jezusa. Lewiski widział, jak kapłan sięga do butelki i wylewa sobie na dłonie święty olej. Jak podciąga koszulę dziewczyny i wsuwa ręce głęboko między jej uda. Zaraz potem od murów odbiło się echo płaczu i błagania, by przestał. Słyszycie to? Słyszycie ten lament? Diabeł wystraszył się świętych rąk kapłana. Oznajmił ksiądz, sunąc dłońmi po brzuchu Zofii. Ciało to siedlisko szatana. Demon atakuje cnoty boskie, a jego siedlisko jest tu i tu. Okrężnym ruchem obmasał jej kroczy, po czym przesunął ręce aż do piersi. Wyła, z obrzydzenia i upokorzenia. Próbowała zacisnąć kolana, ale pasy przytrzymujące kostki nie pozwalały na żaden obronny odruch. – Mamo! – jęknęła, podrzucana szaleństwem. – Mamo, ratuj! Kapon wytarł ręce w ścierkę i sięgnął po krucyfiks. Położył go dziewczynie na twarz i docisnął. Ostre krawędzie krzyża wbiły się w jej skórę i zgrzytnęły o zęby. Znów zasnęła, już niewyraźnie. Potem z jej ust popłynęła krew. Otar je ścierką. To twoja mama cię do nas przywiozła, pamiętasz, żebyś zmądrzała i zaczęła żyć jak należy. Matki trzeba słuchać i Boga, a on nie lubi, jak kobieta wsuwa język do ust drugiej kobiety. Od tej chwili nie będziesz robić tego już nikt więcej. Niech ten święty pocałunek cię wyzwoli. Nachylił no się nad nią i przywarł do jej warg. Leżała już całkiem bez siły, poruszała jedynie stopami i dłońmi, napinając je do granic możliwości. — Spierdalaj! — wymamrotała, gdy oderwał się od jej ust. — Słyszysz? Spierdalaj z boku! Reakcja dziewczyny nie spodobała ani księdzu, ani pozostałym mężczyzn. — To co? Teraz woda? — spytał jeden. Kapłan kiwnął głową. Palce asystującego mężczyzny oplotły szyję dziewczyny. Drugi z pomocników siłą rozwarł jej usta i przytrzymał. Z trudem łapała powietrze. Przestała całkowicie, gdy kapłan uniósł dzban i przechylił go, pływając wodę święconą do zaciśniętego gardła. Bo gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jesteś pośród nich. Rozległo się donośnym głosem. Wszelkie duchy złe, które szkodzicie temu Bożemu dziecku w imię Jezusa Chrystusa, wiąże waszą moc i rozkazuje, idźcie precz i nie wracajcie. Amen. Odpowiedzieli gromko mężczyźni. Wreszcie od niej odstąpili. Wciąż się krztusiła, próbując wypełnić płuca powietrzem. Musieli się przestraszyć, że z wymiotuje, bo odpieli pasy i pozwolili jej położyć się na boku. Zwinęła się natychmiast w kłębek i splotła ręce na podciągniętych pod brodę kolanach. Trzęsła się z przerażenia i z zimna. Jej biała koszula ociekała wodą. – Kto dziś będzie pilnował jej w nocy? – spytał ten, który do tej pory się nie odzywał. – Ja mogę jakby co. Kapon natychmiast obrócił się do niego. Świeccy powinni trzymać się z dala od mocy szatana, zwłaszcza po zmroku. Dla jej bezpieczeństwa ja z nią zostanę. Dusza Zofii potrzebuje kogoś, kto jest najbliższy Bogu. Nakazał chwycić ją pod ramiona i zdjąć z noszy. Zrobili to niezbyt sprawnie, bo wymusknęła im się z rąk i opadła bezwładnie na posadzkę. Dwignęli ją do pół przysiadu, i wywlekli się nas po podłodze. Kiedy za bocznymi drzwiami umilkły rozmowy i śmiechy mężczyzn, lewiski siedział jeszcze przez dłuższą chwilę na ławce za przepierzeniem. Patrzył na nosze, kałuże święconej wody i butelkę ze świętym olejem. W końcu zatrzymał wzrok na pozostawionym na stole krucyfiksie. Matka cię do nas przywiozła, brzmiało mu w uszach. W imię Jezusa Chrystusa. Muniek Bugaj zamknął za sobą dokładnie drzwi szklarni i ruszył na sam koniec długiego na dwadzieścia kroków tunelu. Pod szybami było parno, dużo bardziej niż zwykle. Ściągnął pod koszulek i rzucił go na tyczkę z pomidorami. Uważał, że matka przesadza z ilością uprawianej zieleniny. Zupełnie jakby chciała wyżywić połowę wsi. Po obu stronach szklarni pięły się w górę dziesiątki sadzonek słodkich szery, a niżej w grządkach położyły ogórki typu absolut. Za każdym razem, kiedy tu zaglądał, czuł się jak w warzywnej dżungli. Z tym, że w dżungli nie czuć nawozu. Paskudnego, bardzo ekologicznego i bardzo cuchnącego obornikiem. Jakby nie można było kupić na targu po kilka sztuk gotowych warzyw, jak to robią ludzie z miasta. Byłoby czysto i pachnąco, i bez konieczności zmieniania ubrań po wyjściu, żeby nie capiło jak od wieśniaka. Wieś, niby blisko stolicy, a jednak za dupie. Na samą myśl, że miałby przejąć po rodzicach tę szklarnię chlew, zagony, kapusty i kartofli, robiło mu się niedobrze. Nawet nie podchodził do stodoły, w której ojciec trzymał wielką kosiarkę w kolorze strażackiej czerwieni i rozsiewacz w kolorze kanarkowym. Duma sołtysa z posiadania maszyn rolniczych była wprost proporcjonalna do poziomu wstrętu, jaki ogarniał Muńka, gdy wyobrażał sobie, że miałby związać się z tą ziemią na zawsze. Spuścizna, kochane słowo ojca. Staruszek wypowiadał je w taki sposób, jakby mówił o orderze za wygraną wojnę. Muńkowi podnosiło to ciśnienie. Tym bardziej, że tego, co myślał o spuściźnie, wolał nie mówić już na głos. Przestał to robić, kiedy usłyszał inne słowo – wydziedziczenie. Miało być karą za bluźnierstwa, jakich się dopuszczał, twierdząc, że nienawidzi wsi i wszystkiego, co prowincjonalne. Syn Sołtysa powinien kochać taczki z gnojem i skręcane świńskie ogony powinien zacierać ręce na myśl, że kiedyś przejmie schedę. I mu niek zacierał. Jak mantrę powtarzał sobie w myślach, że gdy tylko trumna z ciałem ojca zostanie spuszczona do grobu, a kmiecie wypiją ostatnią kroplę wódki za jego duszę, cały ten majdan pójdzie pod młotek, a on pryśnie jak najdalej od tych świń ziemi smrodu ekonawozu, z forsą, która będzie tylko jego. Matka Ziemia. Dobra, o ile położy się na niej asfalt, który poprowadzi prosto do miasta. Tylko tam siebie widział wśród ulicznego szumu i w restauracjach, których nie zamykają się o dwudziestej. Szybkie życie, mocne i na luzie, bez konieczności nawożenia, siania i zbierania, bez przymusu spędzenia każdych wakacji przy zbiorach. Młek zerwał jednego pomidora Szery i wpakował go sobie do ust. Wystał językiem miąższ, po czym wypluł przerzutą skórkę pod nogi, cuchnęła wiadomo czym. Matka naprawdę nie miała umiaru w nawożeniu. Dotarł do końca matczyny grządek i stanął przed białą plastikową zasłoną z zamkiem biegnącym przez środek i płytką uczepioną u dołu. Wyjął z kieszeni dżinsów kluczyk. Przekręcił zamek i pociągnął za suwak. Ostre światło ustawionej naprzeciw wejścia jarzeniówki zmusiło go do zmrużenia oczu. Wyłączył ją, by móc swobodnie rozejrzeć się po wnętrzu, które było tylko jego. Osłonięty za kamarek z wentylatorami pomalowanymi na biało szybami, by nikt z zewnątrz nie mógł dojrzeć, co znajduje się w środku. Własne niebo. Podszedł do zbitych desek z skrzyń i pochylił się nad swoją uprawą. Zielone liście dopiero zaczynały się piąć po umocowanych do pułapu linkach siedmiopalczaste postrzępione i zjawiskowe kolejna hodobla w jego życiu jeśli dobrze policzyć siódma siódemka to szczęśliwa liczba więc tym razem jest szansa że wyjdzie na swoje po ostatniej wtopie to był koszmar zwłaszcza że do tamtej pory wszystko szło modelowo strat w uprawie nie było pąków nie dopadło ognicie a liście rozwinęły się nad wyraz hojnie zioło miało moc kilka buchów dawało takiego kopa że można było wyskoczyć z butów euforia level hard. Ale koniec końców zbiory szlak trafił. Z uprawy zostały zgliszcze, aż klarnie zarównano z ziemią. Gdyby nie ojciec i jego zaprzyjaźniony adwokat z nim też byłoby cienko. Ale było minęło, lepiej o tym zapomnieć. Sprawdził, czy korzenie mają wystarczająco dużo wilgoci i włączył ponownie jarzeniówkę, nakierowując ją pionowo na strzympiaste liście. Rośnijcie, moje piękne, bez was dawno odbiłaby mi szajba na tym zadupiu. Mruknął melodyjnie. Spojrzał jeszcze na termometr przyczepiony do szklanej ściany dwadzieścia dziewięć stopni idealnie. Śpieszcie się, zagadał znów roślin. Nie tylko ja was potrzebuję. Szczekanie psów dobiegające z podwórka wygoniło go za zasłony. Zasunął zamek, zatrzasnął kłódkę i wyszedł przed szklarnię. Ale koziej siedział w kucki pod drzwiami psiarni i wsadzał palce przez szczeble. Szczeniaki włażąc sobie na grzbyty lizały go po dłoniach, piszcząc jak gumowe zabawki. Zostaw te kundle, bo jeszcze się pochorują. Munik zbliżył się do przyjaciela. Ojciec dostanie szało, jak któryś złapie parcha i zdechnie. Każdy z nich wart jest dwa patyki. Za sam transport rozpłodnika z Niemiec zapłacił tyle, ile ty wyciągasz w pół roku. Więc wypadł. Wykonał ręką wypraszający gest. Koziej oderwał się od psich pyszczków i wyprostował nogi w kolanach. Poprawił czarne oprawki okularów na nosie, po czym szybko policzył wiercące się psiaki. W sumie wyszło piętnaście merdających ogonów. Dwa patyki za baseta? Forsa, jak ta lala! Przyznał, odgarniając z czoła ciemno blond grzywkę. Jak to głupi, niech płaci. Po co przyszedłeś? A jak myślisz? Dawno nie widziałem cię w moim klubie. Drinki przestały ci nagle smakować? Mówiąc to, wsunął dłoń w kieszeń dresowych spodni. Wybałszyły się tuż nad logo Adidasa widniejącym na lewym udzie. Drugą rękę znów poprawił usuwając się okulary. Bugaj zebrał w ustach ślinę i splunął do boku. Picie truskawkowego pikolo dobre jest, ale dla gimbazy. Wpadnę, jak sprowadzisz coś dla dorosłych. Może po prostu przestań się ukrywać przed ludźmi. Poluzowało się nam przez te twoje strachy. Młyniek uśmiechnął się krzywo i bardzo nieszczerze. Tego tak o mnie myślisz? Że robię po nogawkach? Obaj robimy. Niepotrzebnie. Nikt nie wie o tym, co się stało. Prawda, znamy tylko medwajno i kostek. Nasz odjazdowy maratończyk. Prychnął Bugaj. Co u niego? Dawno nie widziałem. Niestety nie masz pozdrowień. W dupie mam jego pozdrowienia. Chcę tylko wiedzieć, czy żyje. Żyje, uparciuch. I chcę dostać od ciebie swoją dolę. Muniek kopnął trampkiem leżący przy psiarni kamień. Nie mam jeszcze za wcześnie. Powiedz mu, że musi poczekać. Żadnego poczekać. Masz mu przynieść zioło zgodnie z umową. Tamto się już kończy, więc kołuj nowe. Musi brać. Bez tego zdechnie. Jak ten, o... Wskazał palcem na jednego z psiaków. Podpartym nosem o ziemię wyglądał, jakby zaraz miał paść. Zasypia i łeb mu ciąży od tych wachlarzy. Muniek zapatrzył się na rudego szczeniaka nakrytego wielkim uchem. A kostkowi przekaż, że się zobaczy. Może do jutra coś zorganizuje. Na koszt firmy, ale to będzie ostatni raz. Zaznaczył. Kolejnych gratisów nie przewiduje. Ale Kozi pokręcił z niesmakiem głową. Będą jutro, pojutrze i do końca świata. Chyba, że Kostek cię odpuści, w co szczerze wątpię. Ja na jego miejscu bym cię jeszcze bardziej docisnął, więc lepiej odpalaj mu jego dole, jak do tej pory i udawaj, że się z tego cieszysz. A paczkę z towarem włóż do skrzyni na listy. Tej, na jego furtce. Nie tym razem. Poczekam aż sam do mnie wyjdzie. Czas, żebyśmy w końcu pogadali. Kostek ma wyjść? Alek roześmiał się gorzko. Dobre, naprawdę dobre. Żartowni z ciebie, ale kiepski. A co do waszych pogaduszek, to zapomnij. Kontaktujecie się przeze mnie, panienki. Żadnego zbliżania się na osobności. Ani przy furtce, ani na lodach, ani nigdzie indziej. Gdzie nie miałbym was na oku. Jest umowa mu nieg. Kiwnięcie głową kumpla uznał za kapitulację. No to mamy jasność. Poklepał go po ramieniu. A do klubu wpadaj, kiedy chcesz. Byłbym zapomniał. W sobotę otwieramy Milano. Przyjdź, zobacz, poderwij panienkę. Milano? Brzmi jak szajst. To twoja kolejna mordownia? Dyskoteka w Starej Remizie. Pierwsza we wsi. Eleganckie lasery, ściana LED i kolory na piwo. Startujemy o ósmej. Kostek też przyjdzie? Widzę, że się nie poddajesz. Miejsce publiczne. Neutralny grunt i wśród ludzi. Zapytam. Do tego czasu trzymaj się od niego z daleka. Deal? Deal. Alek wyciągnął rękę na pożegnanie. Czuł, że przyjaciel usisnął ją mocniej niż zwykle. Kumple na zawsze, spytał pojednawczo niek. Chcę, żeby było jak kiedyś. Koziej cmoknął przez zęby. Cała nasza trójka do grobowej deski. Mało brakowało, a zostałoby nas tylko dwóch. I zamiast gadać teraz o dyskotece, nieślibyśmy mu świeczki na cmentarz. Spojrzał w kierunku drogi, która kończyła się posesją knotów. Nie wiem, czy da się to naprawić. Wszystko spieprzyłeś, stary. Przez twarz Monika przemknął cień. A ty niby święty, nie próbuj czyścić sobie mną sumienia, bo go nie doskrobiesz, a teraz wynocha. Ale kiwnął głową na pożegnanie. Zaczęło się jak zwykle i skończyło jak zwykle. Za dużo kwasu się między nimi rozlało, a kwas potrafi żreć. Odszedł w stronę opuszczonej remizy, jedynego miejsca, w którym czuł się naprawdę dobrze. Dlatego teraz chciał myśleć wyłącznie o nowej dyskotece. Do otwarcia pozostało zaledwie kilka dni, a ściany wciąż nie były ani pomalowane, ani nawet przygotowane pod podciągnięcie kabli do laserowych gadżetów. Lokal musi być wykończony najpóźniej do czwartku. Następnego dnia odbędzie się próba. Zespół promujący Milano zapowiedział wcześniejszy przyjazd, by mieć czas na rozłożenie sprzętu i przetestowanie nagłośnienia, a do surowych murów ich przecież nie wpuści. Jutro z samego rana pojedzie do Warszawy po zamówione LEDy. Tylko czym? Na motorze chyba nie będzie miał wyjścia. Biały Opel nie nadaje się do użytku. Zresztą nawet gdyby się nadawał, nie po to postawił go pod klubem i przykrył polandeką, by ktokolwiek miał prawo do niego wsiadać. Nawet on sam.